Przy okazji gali KSW 56 i ogłoszenia rywalki. Witam serdecznie. Witam, cześć Was. Jesteśmy, was mam. Jesteśmy na gorąco po ogłoszeniu, więc chciałbym e, zapytać, no w nas zaskoczenia nie ma. Wszyscy Cię cały czas powiązywali z nazwiskiem Chaba, nic się nie zmieniło. Ja tak naprawdę, jak mam być szczery, to ja to już po gali FFF wiedziałem, że jak już na wygrad, to, to będzie Twoja przyszła rywalka. Nie pomyliłem się. No nie pomyliłeś się. już chyba po ostatniej walce też tak naprawdę wiedziałam, że, że to będzie Justyna, bo to jej nazwisko gdzieś się pojawiało. Nawet jak Ola Rola wypadła z naszej poprzedniej walki, która miała się odbyć rok, półtora roku temu w marcu, to też gdzieś tam Justyna się pojawiała jako ewentualne zastępstwo. Więc gdzieś to nazwisko się pojawiało właściwie od połowy mojej trzyletniej kariery, czyli od półtora roku gdzieś obijała mi się uszy. Eee, miałam się już z nią bić w kwietniu, w maju. Nie pamiętam już kiedy miała być gala, która została odwołana przez COVID. Eee, więc więc to też już dla mnie żadne, żadne zaskoczenie. Miałaś okazję obejrzeć jakieś jej walki? E, tak, oglądałam wszystkie jej z trzech walk, e, ale to nie dlatego, że walczymy, tylko bo po prostu je śledziłam i oglądałam je wcześniej. E, świetne dwie walki w Rizin, jedna przegrana, ale no tam wielki, wielki charakter, ta jedna wygrana, jeżeli dobrze pamiętam, ma duszenia, e, też super sprawa. Na FFF Trzeba wszystkim przypomnieć, że mimo tego, że to była Gala FFF, to był jak najbardziej jedyny tam taki stricte sportowy pojedynek, więc dały dziewczyny czadu oglądałam wszystkie mocna, solidna zawodniczka, odnajdująca się i w stójce i w parterze, także będzie wesoła. W takim razie chciałbym zapytać, czy będziesz dla niej miła z tego powodu, że no to ona trochę czeka na ciebie z tym pojedynkiem, no bo to od kwietnia czekacie obie, no ale tutaj wesele już, już nie jest tajemne, już wiemy, wszystkie znamy te powody przeniesienia tego pojedynku. To czy, czy z tej okazji będziesz dla niej miła, czy tak jak to zwykle bywa, Karina Owczarz wda się przypadkowo zupełnie w tresztok? Ale ja nigdy absolutnie nie zaczęłam tego trash i to wszyscy wyzywają mnie, więc zobaczymy jak to, będzie, jak to będzie z Justyną. Tutaj muszę pospieszyć ze sprostowaniem, ponieważ wesele absolutnie nie było powodem do y, odwołania, znaczy poniekąd było, y, po prostu nie wzięłam walki, ponieważ nie miałam tego dnia narożnika, mojego głównego trenera i to nie było tak, że zrezygnowałam z walki, bo szłam na wesele. Tam w ogóle jakby było dużo zmian w kwestii gości covidowo, więc to też nie było takie wcale, że, że ja się tam wybieram. Więc w momencie jak ja zrezygnowałam z walki, nawet nie wiedziałam czy będę tam w ogóle szła, a zrezygnowałam z walki tylko i wyłącznie dlatego, że nie miałam mojego głównego trenera, a my jesteśmy absolutnie teamem i mam nadzieję, że nigdy nie będzie sytuacji, że będę musiała gdzieś bez mojej dwójki wspaniałych Emila Grzelaka i Łukasza Zaborowskiego jechać, więc to tylko i wyłącznie dlatego nie, nie chciałam wziąć walki, jeżeli była opcja przesunięcia jej o zaledwie... E, miesiąc, bo um, obecnie prowadzę audycję e, w Radiu Nuance, która nazywa się Made by Team, w której wiecie, co tydzień udowadniam, że team w sporcie indywidualnym jest najważniejszy i że bez tego się nic nie da. Jestem bardzo związana z moim narożnikiem, więc dlatego nie wzięłam, nie wzięłam walki. Odpowiadając na twoje pytanie, czy tu Justyna, Justyna musiała czekać? No, no miesiąc musiała czekać. No. Ja nie wyszłam do walki w, w maju, ponieważ walka została odwołana przez COVID i nikt nie wyszedł do niej, więc no, to miesiąc musiała czekać na mnie, więc myślę, że nie ma tragedii. Jeśli wygrasz ten pojedynek, to będzie twoja czwarta wygrana z rzędu. Czy może nie jest to dobry moment, aby upomnieć się o pojedynek o pas mistrzowski? Akurat na piątą walkę pięć Runt, wiecie, no jakby też nie ma, nie ma tutaj za wiele innych kandydatek, dla mnie pięć rund to też nie byłby, prawdopodobnie, nie chcę wybiegać w przyszłości, ale prawdopodobnie nie byłoby to dla mnie duży, duży, duży problem, bo z kondycją raczej nie mam, nie mam problemów, no ale to no nie, ja mam w sobie ludzie, to, że nie wiem, nie mam problemu z wywiadami, nie mam problemów z wypowiadaniem się, Mylą często z taką butną postawą i tym, że jestem mocno hop do przodu, ale ja mam w sobie mnóstwo pokory takiej sportowej, mam jej myślę, że za dużo w sobie, więc wypowiedzenie słów tak chcę walki o pas, należy mi się walka o pas, to nie przejdzie na pewno. Na pewno i zobaczycie mnie nigdy skaczącej po klatkach i pokazującej wiecie tego gestu, czy w ogóle mówiącej takiej rzeczy. Ja mam naprawdę w sobie mega dużo pokory. No to jedna sytuacja mnie zastanawia, bo no nie widziałem jeszcze kursu buk na ten pojedynek, ale czy przypadkiem Karolina w nie będzie pierwsza z faworytką? Wątpię, wątpię, wiecie, no Justyna już jest, nie wiem kiedy debiutowała, ale według mnie jest duża i biła też się na dużych, na dużych galach, ma background amatorski, którego, którego, ja nie mam, trzeba pamiętać, że ja przed debiutem w ogóle trenowałam MMA 3 miesiące, więc obawiam się, że po raz kolejny będę underdogiem, ale mi ta opcja, ja lubię być underdogiem i mi to w ogóle nie przeszkadza, więc fajnie później jest się cieszyć, takie podwójne, podwójne zwycięstwo bez publiczności, to będzie duży problem, jeśli nie będziesz słyszeć kibiców? No nie, nie ukrywam, że jestem z tych, którą nakręca publiczność, ale też no, jest to czwarty pojedynek, a nie pierwszy. Okej, okay, nie mam tego doświadczenia tak dużo, jak bym chciała mieć, ale, ale no, w miarę już wiem, jak się, z czym to się je i jak trzeba profesjonalnie do tego podejść. Jeżeli będzie tylko taka atmosfera, jak na gali Genesis ostatniej, no to w zupełności mi to wystarczy i, i wierzę, że no słuchajcie, trzeba się dostosowywać. W ogóle jestem w szoku covidowo, jak cały świat się dostosował do wszystkiego, tego, że nie można polecieć daleko, do tego, że nie można robić trzy czwarte rzeczy, więc jesteśmy w stanie się dostosować jako ludzie do wszystkiego, więc no i do tego tak samo trzeba będzie. Skoro już wspomniałeś o gali Genesis, by miałaś możliwość wczoraj pracować przy niej, jak twoje wrażenie po tej gali? Super gala, naprawdę fajna gala, myślę, że Ludzie trochę bardziej się spodziewali takich ulicznych bujek jak z podbudki i z piwem, a nikt tego nie dostał, bo było dużo raczej przemyślanej taktyki, techniki i game planów. Ale no kilka walk, Gracjan Szadziński jest stworzona absolutnie do takich pojedynków, no to co on zrobił to, to kosmos. Walka kobiet, Ola Rola fantastyczna, fantastyczna postawa, naprawdę fajnie, fajnie się pokazała, fajnie chodził jej ten lewy, lewy prosty. Szkoda Marcina Różalskiego, ale myślę, że jednak ta walka też dała to, czego tam kibice chcieli najbardziej, czyli dwóch wielkich chłopów, którzy nie szczędzili sobie, leciały tam takie bomby, że nikomu głowa nie spadła, to jest szok. No więc fajnie, gala na plus. A ja nie, jestem zaskoczony, tutaj wraca, wrócę do walki kobiet, no bo to Monika była underdogiem, znaczy wśród bukmacherów, wiadomo, że bukmacherzy od wach na E to jest troszeczkę takie życzeniowe rozkładanie kursów, umówmy się. No Monika z takimi umiejętnościami, z takim... Mm, Zapleczem, z takim doświadczeniem, nie rozczarowała cię troszeczkę swoją postawą, że dała się tak naprawdę dość. No, przede wszystkim zawodnicę MMA ograć w, w stójce to jest raz, a dwa, że jednak no, dużo mniej doświadczonej w ogóle w sporcie. No, ja nie ukrywam, że w studiu przed galą, przed walką dziewczyny, mocno stawiałam na Monikę i no byłam zaskoczona. Trzeba przyznać, szczególnie nie wiem, czy to była jakaś kontuzja, szczególnie techniki bicia prawego ciosu, więc sama nie wiem, czy to tam, o co chodziło z tym prawem, że on był taki bity cały czas, jakby młotkowy, a nie, a nie prosty. Sama jestem zdziwiona, pomyliłam się. Fajna postawa Oli, naprawdę nie sądziłam, że aż tak się, wiecie, zepnie w sobie i tak fajnie zaciśnie zęby, będzie wchodziła w te wymiany i tam nie odpuści, także fajnie. No nie mogę nie zapytać o to, czy ty chciałabyś wziąć udział w takiej walce, a pytam dlatego, ponieważ Klara Suguła już ma za sobą, Yy, Marcin że powie, no już, jakby to walka jest prawie że przybita, no bo panowie się zgodzili obaj na pojedynek. Yy, Marcin się oczywiście nie zgadza, żeby ani ta się biła, ani ta powiedziała, że ona nie ma nic do powiedzenia i się będzie biła, jak się będzie chciała. Także generalnie yy, rekiny ostro chcą wjeżdżać na gołych pięściach. Więc no, teraz pytam, czy ciebie taka formuła interesuje. Nie pytam oczywiście o potencjalne starcie z rolu. Nie, nie interesuje mnie na chwilę obecną. Ja mam w sobie coś takiego, że mam bardzo określone hmm... Próg bólu, próg, e, nawet nie chcę powiedzieć bólu, tylko to próg tego, co chcę robić, co nie, jakby przyjmowanie ciosów w rękawicach małych, kompletnie na mnie nie robi wrażenia, nie mam z tym problemu, a jednak zadanie wyprowadzenie ciosów z tą gołą pięścią to chyba jeszcze e, do tego nie, nie dorosłam. Śmiesznie, bo to jest taka różnica, a, a ja gdzieś tam wewnętrznie to czuję, więc nie, na razie się nie wybieram nigdzie do, do gołych pięści. Dobrze, no, w takim razie no, dziękujemy. Życzymy zdrowia w tych ostatnich tygodniach. No i dalej kolejny emocjonujący pojedynek, a o tym pasie będziemy rozmawiali, jeżeli uda się w ogóle wygrać. Uda się nic się nie uda. trzeba wypracować ciężko. Ja ciężko przepracowałam, wiecie, to prawie ostatni rok, chociaż rok był szalony absolutnie, bo to e, i COVID, i lockdown, i złamany nos, w związku z tym przerwa. Więc to był absolutnie szalony rok, ale na pewno nie stracony, i wierzę, że że pokaże się z fajnej strony, którego listopada? 14. 14. Teraz w tych wszystkich covidowych szaleństwach to w ogóle już trochę się traci rachubę czasu. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.